Dzień dobry, witam bardzo serdecznie. 8 lipca, Anno Domini 2023 roku. Złote Piaski, Bułgaria. Temperatura dzisiaj 27 stopni. Wiatr, fale, zaraz zobaczymy jakie dzisiaj są. Przeszło 32 stopnie i nie szło wytrzymać. Skład dzisiaj troszeczkę przewietnie. Rzeźko, szum morza, ptaszki uśmierkają. Znajdujemy się w restauracji Czarna Perła i z niej pokażemy dalej, co dzisiaj dzieje się w Złotych Piaskach. Znajdujemy się pod restauracją La Bolena, w której można zejść nad morze, od razu się opalać. Widzicie Państwo tam daleko, proszę za mną, dzisiaj czerwona flaga, nie ma kąpieli. Jak tylko fale, oczywiście fale, oczywiście chcą kąpać fale, ale to jest zabronione. Tu jedna z kolejnych atrakcji, Centrum Gier. Tak oto wygląda to w Złotych Piaskach. Jest jeszcze coś dla najmłodszych. Proszę zobaczyć. Strasznie wieje. Nie wiem, czy będzie mnie dobrze słychać. Ile kosztuje? 10 lewa za 20 minut, proszę. Korzysta, niech pokażę, jak to tutaj wygląda. W Złotych Piaskach do portu możemy dotrzeć pieszo, ale także przejechać się ciupcią. Koszt takiej przyjemności to jest 5 lewa w jedną stronę. Na dzisiaj to już tyle, nie doszliśmy do portu, ale nie mieliśmy takiego zamiaru. Większą wycieczkę do portu przedstawię za kilka minut. A Ty, drogi widzu, jeśli chcesz być na bieżąco, wciśnij to czerwone, czyli zasubskrybuj i przede wszystkim oglądaj kolejne odcinki. Ze Złotych Piasków specjalnie dla Was Jarosław Strefańczyk.